Salutę w mordę, z tej strony Klawek. Dzisiaj Klawiwal i będziemy, wejdę sobie na szczyt, zobaczymy jak tam się czuje moja farma. A, ups. Ogólnie muszę coś zjeść, w ekwipunku nic nie mam, to idziemy. Nawet nie mogę już sprintować. I co będziemy robić w tym odcinku? W tym odcinku postaramy się zrobić wreszcie coś z tym pierwszym piętrem naszego zamku, bo tam nic nie ma, a powinno być dużo, bo jest dosyć duże. Dalej czekam na odpowiedzi, czy chcecie challenge, że cały odcinek będę musiał siedzieć w skrzyni. Ci, którzy nie wiedzą, co to jest siedzenie w skrzyni, na naszym kanale, czy naszym, czekajcie, bo wy pewnie nie słyszycie tego, jak ja to konsumuję, ale to po prostu mi przeszkadza w mówieniu. No właśnie, po prostu. Mam stworzone tak łóżko, że... A, creeper, mam, tak jak mówiłem, mam stworzone tak łóżko, że... O nie, jest tam creeper. Mam stworzone tak łóżko w moim domku, że jak się budzę, to budzę się w skrzyni, tak w środku. Nie baguje. I tam mamy creepera, nie wiem co mu zrobić. Chyba tam jest za małe oświetlenie ogólnie, więc będzie trzeba ogarnąć jakieś lepsze oświetlenie. Jest za mało pochodni, bo tam dałem za mało, więc zobaczymy. Ach, i w tym odcinku też będzie polowanie na krowy. Dlaczego na krowy? I dlaczego w ogóle polowanie na krowy? Dlaczego w ogóle polowanie i dlaczego krowa? O, w propos krów i polowania na nie mamy już tam jedną. Dlatego, że po prostu będziemy musieli zrobić ramkę, bo na pierwszym piętrze będę chciał zrobić między innymi magazyn. A wiecie, chcę mieć jakby pokazane w tych ramkach, po prostu, które będą przyczepione na skrzynię, co jest w danej skrzyni. Wiecie, chcę mieć tak ładnie, w końcu to jest zamek. I hop, krówka. O. No, nawet nie musiałem jej do końca zabijać. Czy ten creeper już się zdespawnił? Chyba tak, ale będzie musiał jeszcze ogarnąć parę pochodni. Od razu jak przyszedłem po kradzież pochodni, to zbierę trochę arbuzów. Tu. Ja nic nie widziałem. Patrzcie, jaki ja jestem ślepy. Tu cały czas krowa była. A, krowa. Mućka, chodź tu. Mućka. Stary, co ty tu robisz? Rozumiem, że życie nie ma sensu, ale nie oznacza, że musisz popełniać samobójstwo. Nie no, musisz, ale nie z takiego czegoś. No, co ty się nawet nie zabijesz? To będzie niepraktyczne. Miałem wyłączyć nagranie. Chcę się nie wyłączyć, tylko zastopować. Nieważne. A, pająk mnie goni, on mnie chce zakatrupić. To jest nielegalne z prawem. Odejdź. Odejdź ode mnie. Odejdź. Bo już mnie nie goni. Na bezpieczeństwo jednak wespnę się i pójdę spać, bo już noc idzie. A w nocy to tak lepiej, żeby nie podróżować. Muszę bardziej uważać. Bo wiecie, ja myślę, bo pająki w dzień nie atakują. I sobie myślałem, dobra, chill, nic mi nie zrobi. No i taki chill wyszedł, że no zrobił mi. Zrobił mi, nie wiem co zrobił mi. Bo okazało się, że jednak nie jest noc. I tak się stanęło i na to się nie da poradzić. Co dalej chcę skoczyć z dachu? No Mordin, już ci mówiłem. Nie z tego. Toż stąd się nie zabijesz. W sensie, no jak masz tyle mało HP, jesteś takim noobem w parkour jak ja, to może jeszcze tak, ale ty nie jest, ale ty w ogóle chyba, nie wiem czy twój model w ogóle potrafi skakać. No. Dobra, już zostawmy go. Tak szukam pochodni po wszystkich domach i patrzcie, tu nasze ziemniaczki nam wyrosły. No nie wszystkie, ale już parę powyrastało. Lepiej brać, póki wieśniacy jeszcze nie zabrali. Sadzimy i będzie fajnie. Mamy ziemniory, mamy kiszory, mamy wszystko. A. Moje umiejętności sadzenia są na bardzo wysokim poziomie. O, i tu jeszcze mamy dwa ziemniory.
To łóżko nie jest takie średnie, takie jakie miało być, ale trudno. To i tak mi villagerzy porobili. Ja tak się dziwię, co świnki do mnie przychodzą. Żrejcie. Ja zawsze karmię biedne zwierzątka. Dlatego też karmię siebie. Dlaczego one tak na mnie spoglądają? Ej. Dlaczego? Nie wiem, co to jest. Ostatnio w ogóle niestety to mi się nie nagrało. W kopalni mieliśmy tego najmniejszego slajma. I te najmniejsze nie biją, ale i tak za nami chodzą. To są tak jakby zwierzaczki. To teraz mamy zwierzaczka Expa. Gdzie on jest? O, zwierzaczek Exp. Taki Exp, którego nie da się podnieść, ale będzie za nami chodził, bo będzie program mówił, że okej, ty masz się podnieść. Niestety ma problemy ze skakaniem, ale to nie przeszkadza w naszej przyjaźni. Chyba. Może trochę przeszkadza. Hop, chodź. Dobra, zostawiamy pana Expa. Jezu, ja myślałem, że to szkielet, jak zobaczyłam tą czapkę, ale to villager. I miałam taki zawał. Jeszcze, że to widerowy szkielet, chyba tak się on nazywa. Czy po prostu czarny szkielet. Co to jest? A myślałam, że to jakiś baner i że są nowe rodzaje domków. Ale to tylko tarakota, to tora. Mamy pochodnie, możemy już wracać. Ciekawi mnie, czy ten expo w ogóle się kiedyś zdespawni? Tak się zastanawiam, czy jakbym położył mu schody, to by mógł wejść jakby przez jeden blok. Wyglądowo to jest totalnie nierówne i brzydkie, ale ważne, że jest praktyczne. Mam 3 obramówki, to 2 za dużo, ale i tak zrobiłem 3, bo jeszcze będzie tu pełno skrzyń. I teraz zobaczymy, czy to działa. Jupi! Jezu, dlaczego ja tego nie nagrałem? Był tu przed chwilą zombie, co prawda się palił. Wiecie, co widziałem za zjawisko? Był mały zombie na dużym zombie. Tak mu siedział na karku. Pewnie mi teraz nie uwierzycie, ale nie wiem. Chyba, że to były jakieś zwidy, ale widziałem zombie na zombie. I moje oczy są dosyć dobre. Dosyć. Nie wiem właściwie, po co się teraz wspiąłem. Więc to jest to, co zrobiliśmy podczas całego odcinka. Co mogę powiedzieć? Jedyne, co mogę powiedzieć, to bye bye widzowie. Widzimy się w next movie. Next odcinek po prostu. Dobra, pa.